Dzień dobry, witamy Państwa analizy live 22 kwietnia 2021 roku. Rafał Bogusławski. Dzień dobry. Tak? Dzień dobry, Robert Stanisławicz, ja też mówię dzień dobry. Rafał, proszę Państwa, mówi już od kilkunastu minut, bo tak, mówi do siebie właściwie, tak, ja tam udaję, że go słucham, on mówi, mówi, więc czas wejść na na, co, na, na stream. Czas zacząć już grać, żeby Rafał. Wtedy mógł mam płynne tak, tak. przejście. Po Wtedy prostu tak. Taki rozruch i tak. Nawet nie zauważam, że już się składł. Nie z niego. Dobry Jarek pisał pierwszy, ale Andrzej też pisał pierwszy. No ciekawe, kto był pierwszy. No, będzie dogrywka, będzie dogrywka. To będzie dogrywka, tak. będzie dogrywka. Andrzej witam. Pierwszy. jestem, tym. Pozdrawiam. Znakomity kanał. Bardzo dziękujemy serdecznie Andrzeju. Dobry Jarek był tak? Potem to na pewno tymi, był pierwszy, tak. Potem tekście... o 8.43, Bart Mac. Dzień dobry napisał, ach, proszę Państwa, to jest naprawdę gorąca sytuacja, dobrze. I dzień dobry, i witamy wszystkich. Dobrze, mamy bardzo festiwalową atmosferę w polskiej gospodarce, bo były dane, które są określane szeroko jako wystrzałowe, jako petarda. A co mówił prezes NBP? Hmm. Parafrazując tekst z Pulp Fiction, co mówił, A, tak, Jesteśmy daleko, daleko od... No, skoro on, on chyba to powiedział, że chyba ja mogę tutaj też tak publicznie, tak? Jesteśmy cholernie daleko od ok. No to ta łagodna Policja. wersja Pulp Fiction, tak? No i właśnie nagle. Czym się nagle okazało? Z tłumaczeniem, <coughs> z tłumaczeniem dla widzów do lat 12. Tak. To tak. była bardzo łagodna wersja tłumaczenia tak, tego, co się działo w Pulp Fiction. No dobrze, ale ok, ale powiedział, że jesteśmy cholernie daleko od ok. Jakby powiedział to, no ten reżyser znany, no wiesz, ten co nakręcił, ten no. Alvixyn? No właśnie, no. no, Tarantino. no. Jakby Tarantino <laughs> powiedział, tak? Tak powiedział prezes. E, Ale teraz się okazuje, że czyżbyśmy byli bardzo blisko OK? Oczywiście. Już w niektóry, niektórych to... komentarzach się pojawiło, że jesteśmy OK. Nawet bardzo OK. Y, nawet bardzo. Okay. Dobra. Tak, Ekonomistów, no właśnie, tak. No dobrze, proszę Państwa, je, trochę się Was tutaj zebrało. Całkiem sporo. Dziękujemy. Przybywajcie, wołajcie następnych. Startujemy. Ale zanim powiem jak bardzo jest ok, to tradycyjnie, tradycyjnie jak to o tej porze na początek trzeba przejrzeć, sprawdzić co się dzieje na rynkach finansowych, rynki według Bogusławskiego, Warszawa wczoraj na minusach, czyli giełda w Warszawie nic sobie nie robi, jest odporna na dobre informacje, tak samo złoty odporny na dobre informacje, co się dzieje generalnie na świecie. No tutaj polska giełda, no oczywiście to jest wczoraj, merkator 17% spadał, tutaj sentyment do spółki się popsuł, bo zarząd e, wpadł na pomysł, że nie będzie dywidendy wypłacał, tylko z, będzie skupował obligacje po cenach wyższych niż w tej chwili jest kurs obecnie. No inwestorzy nie bardzo się z tego powodu ucieszyli. Oczywiście tam jest kwestia też jeszcze e, możliwości realizowania. E, Dobrego wyniku w przyszłości. Znaczy to jest pytanie, w jaki sposób ta spółka się rozwijała. Natomiast no generalnie niestety WIG 20 tutaj zachowywało się dość słabo, natomiast też pozostałe indeksy nie rozpieszczały znaczy spadki, które się pojawiły, to też jest bardzo ciekawa sytuacja, kiedy mamy dobre dane z gospodarki, czyli ta produkcja przemysłowa która się w 19%, a równocześnie indeksy tego nie weryfikują pozytywnie, znaczy nie ma reakcji na indeksach. I to czasami. Inwestorów zaskakuje, że no takie informacje napływają, rynek nie rośnie, no ale on rósł, między innymi. Właśnie, a, dla, SBI. a dlaczego miałby dlaczego miałby rosnąć? No, bo informacje są bardzo pozytywne, czy znaczy przekraczają y, oczekiwania analityków. Najczęściej. Ja rozumiem, że ludziom tak się wydaje, że ten, powiedzmy tak, tak się może wydawać, skoro takie dobre informacje, to giełda powinna reagować wzrostami, a takie dość trywialne chyba podejście jest. Nie, no, dość ciebie. trywialne, natomiast jeżeli popatrzymy na rynek amerykański, to tam jednak te reakcje na dane makro są e, istotniejsze. Znaczy, tutaj polski rynek, e, e, w zasadzie wszystkie indeksy, no, nawet patrząc na WIG czy SWIG. To na takie dane makro typu produkcja przemysłowa, czy nawet wskaźniki PMI, to nasze rynki bardzo słabo reagują. Nasz rynek bardzo słabo reaguje. Natomiast jeżeli popatrzymy na rynek amerykański, to ta reakcja na dane makro, zwłaszcza jak odbiegają mocno od konsensusu, czy od tego, czego spodziewali się analitycy, to tam reakcje są, chociaż też nie są jednoznaczne. Znaczy, nie jest tak, że na przykład wzrost produkcji przemysłowej, czy wzrost sprzedaży detalicznej, który przekracza oczekiwania. Analityków, to jednoznacznie będzie pozytywny impuls dla giełdy, bo może się okazać, że akurat w takiej fazie rynku, że inwestorzy że się przestraszą, że Fed będzie zmuszony do zacieśniania polityki monetarnej. Więc to, to nie jest jednoznaczne. Natomiast za to, co, za co lubię giełdy amerykańskie, to jest to, że po pierwsze tam jest dużo więcej objawów życia niż na przykład na wig 20, i to dowód wczorajsza sesja, czyli Nasdaq 1 i 2 do góry. Po 0,9 Dow Jones pur, czyli po dwóch sesjach spadkowych mamy odreagowanie. i tutaj po prostu wraca życie dość szybko. Znaczy te, ten rynek żyje i, i reaguje bardzo mocno też na różne newsy, które się pojawiają, makroekonomiczne, ale również wypowiedzi na przykład Jerome'a Pawella. Natomiast nasz rynek bardzo rzadko mocno reaguje na jakieś dane makro. Okej, okay, to taka szersza refleksja, a my jeszcze słuchaj, przeróbmy takie bieżące sprawy. Czyli w Stanach tutaj widać wzrosty, tak? Tak, no wzrosty tutaj w Dow Jones, Pur po 0,9 do góry, Nasdaq 1,2 do góry, sesja azjatycka Warto zwrócić uwagę na te Russell 2000, czyli mniejsze spółki. Ponad dwuprocentowy wzrost. Ten indeks ostatnio był relatywnie słabszy w stosunku do tych głównych indeksów czy spółek technologicznych Standard Poor's. To są mniejsze spółki, więc to inwestorzy twierdzą, że to jest zawsze. Tutaj na inwestingu się nazywa Small Hub 2000. Tak. I to jest, to jest informacja o tym, czego inwestorzy się spodziewają w gospodarce, bo te mniejsze spółki są bardziej wrażliwe na to, co się dzieje w amerykańskiej gospodarce, więc ta słabość tego indeksu w ostatnich tygodniach zapowiadała, że być może inwestorzy obawiają się trochę, że jednak ten plan stymulacji Joe Bidena bilion dziewięćset miliardów dolarów, który w tej chwili już jest wprowadzany do gospodarki, że to to już jest w jakimś stopniu wycenione przez rynki, natomiast te kolejne pomysły typu rozbudowa infrastruktury, że to jest jeszcze niepewne, więc na razie nie będziemy pod to inwestowali. Natomiast wczorajsza sesja tutaj pojawiły się wzrosty. Sesja azjatycka, No, Nikei, ponad 2% wzrostu, po dwóch sesjach spadku dość silnych, więc nie odrobiliśmy jeszcze tych, tych spadków. Natomiast to też pokazuje, że te i te, wczoraj też o tym mówiłem, że, że tutaj się na razie nic wielkiego nie dzieje, że po okresie wzrostu dynamicznego, teraz jesteśmy na rynkach azjatyckich w fazie korekcyjnej, na większości rynków azjatyckich, i na, dla tych rynków niekorzystne są też informacje, które napływają, jeżeli chodzi o rozwijanie się koronawirusa czyli tempo, tempo szczepień, które. W zasadzie też na tych rynkach jest dość szybkie, ale mimo wszystko, na przykład w Indiach wczoraj mamy informację o tym, że ponad 314 tysięcy osób zostało zarażonych, więc są obawy w ogóle o rynki azjatyckie, że jednak te szczepienia nie będą wystarczająco szybkie, żeby te gospodarki otwierały się wystarczająco szybko, żeby sezon letni był wykorzystany na przykład przez branżę turystyczną. Więc tam trochę niepewności jest na tych rynkach, natomiast w ogóle w tej chwili, patrząc na, na rynki akcji, to mamy takie ścieranie się. Optymizmu związanego z tym, jak dobrze będzie w drugiej połowie roku, i obawami o to, że jednak tutaj koronawirus nas jeszcze trochę spowolni, przytrzyma, i trochę obaw, że mogą się pojawić jakieś nowe mutacje wirusa. Natomiast rynki akcji, generalnie, dzisiaj, wczoraj giełdy europejskie całkiem nieźle. Dzisiaj można na początku dnia przede wszystkim. Można spodziewać się pozytywnego otwarcia. Pytanie, jak skończą dzień Amerykanie? Bo to, że wczoraj wzrosli to jeszcze nie znaczy, że tutaj ten trend będzie kontynuowany krótkoterminowo. Natomiast jakby to nie zmienia na razie w ogóle sytuacji takiej długoterminowej, czyli rynki amerykańskie cały czas wykazują bardzo dużą siłę. Rynki europejskie też nadal nie, nie wskazują sygnałów jakiegoś gwałtownego słabnięcia, chociaż. Wczorajszy dzień i przedwczorajszy, tutaj myślę, że to jest sygnał, że jednak silniejsze euro trochę, trochę im szkodzi. Na rynku długu niewiele się działo. Obligacje skarbowe niespecjalnie reagowały na to, co, co się pojawiało, jakie informacje z gospodarek. Trochę wzrostu rentowności polskich obligacji dziesięcioletnich, i tutaj myślę, że to była reakcja jednak na dane i o produkcji przemysłowej, i o cenach producentów. Złoty, i tu też no, mówiłem o tym, że złoty odreagowa czy złoty umocnił się w ostatnich tygodniach, natomiast na ostatnie dni to już jesteśmy, powiedzmy, kurs euro jest w okolicach 4,55, 454 i myślę, że tutaj niewiele może się dziać w najbliższym czasie. Znaczy po prostu uspokojenie na rynku walutowym i poczekamy na jakieś. Tendencje, które będą zaskakujące dla rynku, albo już będzie widać, nie widać, że na przykład inflacja w Polsce zaczyna być poważnym problemem. Więc w miarę spokojnie, złoto próbuje pokonać 1800 dolarów. Na razie jeszcze się nie udało. I to, na co zwracam uwagę, że Bitcoin ma problemy, żeby zebrać się po po spadkach niedzielnych, żeby zebrać się do kontynuacji wzrostów, i tutaj no, ja zakładam, że w perspektywie kilku miesięcy będziemy poniżej 305 tysięcy dolarów, jeżeli chodzi o Bitcoin. Natomiast to nie oznacza, że już w tej chwili spadki mają się zacząć. Jeszcze jeden impuls wzrostowy może się pojawić, zanim Bitcoin zacznie spadać. Natomiast uważam, że tutaj Bitcoin będzie przykuwał uwagę ze względu na spekulacyjne ruchy i skalę tych spekulacyjnych ruchów, a nie ze względu na siłę trendu wzrostowego. Ja pokazuję w tym czasie jeden z tweetów ekonomistów, którzy komentowali właśnie to, co dzieje się w polskiej gospodarce. To jeszcze przypomnijmy dla porządku. Może ktoś wczoraj zajmował się innymi rzeczami, albo na przykład uważa, że jak już obejrzy live'a, to potem nie musi niczego słuchać, oglądać, czytać. Bardzo nam miło, i potem sobie obejrzę kolejnego live'a. No więc dla porządku, wynagrodzenie w marcu plus 8% rok do roku. Produkcja przemysłowa 18,9%, ceny producentów 3,9%. Czyli uwaga, odlatujemy w kosmos, jak M ekonomiści z M-Banku pisali. A to jest tak tutaj. My, my na analizach.pl zbieramy te dane, też jest artykuł, można sobie tam zajrzeć i mieć w jednym miejscu to wszystko. Dzisiaj będą dane o sprzedaży detalicznej z Polski, więc też można spodziewać się, że będą y, duże wzrosty. To już zaczyna być widoczny efekt bazy, również, bo marzec ubiegłego roku już y, by, zamykaliśmy gospodarkę. Natomiast no. Szaleństwo będzie w kwietniu. No tutaj myślę, że produkcja przemysłowa powyżej 30% wzrost to jest niemal pewne sprzedaż detaliczna no tak. ale Efekt bazy, tak? To, to, to nie jest to właśnie tak, tak. To, to, to może, to Natomiast może tak też nie patrząc... może tak się nie ekscytujmy tym, że w stosunku też do patrząc... momentu, kiedy wszystko zamarło. Taki jest wzrost. No tak, gdyby to było faktycznie tylko to, że ten wzrost to jest efekt bazy, to faktycznie nie, było czym, nie byłoby czym się ekscytować. Natomiast jeżeli popatrzymy, i to też e, chyba PKO, też pokazuje na wykresach, że my wróciliśmy powyżej takiego trendu wzrostowego, który utrzymywał się w produkcji przemysłowej. E, I to oznacza, że już pomijając ten efekt bazy, to Mbak prostu... czy, czy PKO? PKO, PKO nie, oczy, chyba. PKO, PKO chyba. Tak, miałem. tak. tak Spróbuję to znaleźć. PKO pokazało taki taką, wykres, gdzie widzimy, jak te, ta produkcja przemysłowa wzrastała, spadała. no Generalnie wróciliśmy powyżej takiej linii trendu, która, która była no wieloletnia linia trendu, która pokazywała, w jakim tempie produkcja przemysłowa rośnie i to, to mówi o tym, że gospodarka pomimo, że nadal mamy ograniczenia w kontaktach społecznych, nadal mamy częściowe lockdowny, że gospodarka nauczyła się funkcjonować, znaczy większa część gospodarki nauczyła się funkcjonować w takich obostrzeniach i nauczyła się żyć z koronawirusem, co nie oznacza oczywiście, a to właśnie jest ten wykres i widać, że wróciliśmy tutaj powyżej tej linii trendu rok temu, jakby ktoś powiedział, że w tak szybko wrócimy powyżej tej linii trendu, to by został uznany za wariata niemalże. Znaczy, no praktycznie nikt nie zakładał, że będzie tak optymistycznie, natomiast e, no, to jest kilka czynników. No, też e, analizy pokazują, jak bardzo Optymistrz, nasza gospodarka... To ekonomiści PKO, PKO S.A., pięć, pięć PKO. SA. Mhm. Tak, no i to, y, to, to jest też dowód na, na to, że y, większość tych założeń takich bardzo Pesymistycznych się nie sprawdziła, a w tej chwili już znowu zaczynają analitycy przeszacowywać prognozy wzrostu gospodarczego na ten rok w górę, bo te dane pokazują, że skoro przy częściowo zamkniętej gospodarce jesteśmy w stanie mieć takie wyniki, no to prawdopodobnie w drugiej połowie roku tutaj będzie jeszcze przyspieszenie wzrostu, więc już pojawiają się prognozy wzrostu PKB na ten rok w Polsce o 4,7%. I z punktu widzenia rynku akcji też warto o tym pamiętać, że to, czy wzrost będzie 3,8 czy 4,5, to nie ma aż takiego znaczenia. Ważne jest to, czego inwestorzy się spodziewali, a tutaj już spodziewają się tego, że będzie dobra koniunktura. Natomiast też ważne jest te, te, takie przepływy kapitałów, które są związane m.in. z tym, co będą robiły duże banki centralne. Więc to, że. Hmm, Dane z gospodarki, w tej chwili, które napływają, pokazują, że ta gospodarka może się rozwijać szybciej. Prawdopodobnie będzie się rozwijać szybciej niż analitycy zakładali jeszcze miesiąc czy dwa miesiące temu, to jakby dla, nie jest wystarczający argument do tego, żeby mówić, że ten jeden czynnik spowoduje to, że już kolejne wzrosty na Wigur, na Zwigu, na MWIGU. Na, na no nie, no tutaj. Dużo większe będzie miało znaczenie to, czego będą się spodziewali inwestorzy, jeśli chodzi o politykę monetarną i tutaj zwróciłbym uwagę na te informacje o wzrostach cen producentów. Ceny producentów to są ceny, które mamy inflację konsumencką, czyli to, co konsumenci płacą, tam jest koszyk przez GUS publikowany, natomiast ceny producentów to są ceny, które pokazują, czy producenci mają presję na koszty i czy przerzucają te koszty również sprzedając swoje produkty. No i ten wzrost 3,9%, Pokazuje, że ta presja się utrzymuje. I to nie jest tylko kwestia Polski, tylko jeżeli popatrzymy w ogóle na większość rynków światowych, na większość gospodarek, to w większości krajów pojawia się ten sam, ta sama informacja. Producenci, przedsiębiorstwa zaczynają przerzucać wzrost kosztów związany z różnymi kwestiami, między innymi oczywiście tym, że, że pewne. Standardy BHP zostały podniesione, na przykład, tak? ale też wzrosną ceny surowców, też są problemy z utrzymaniem um, płynności pracy, bo są problemy z zatrudnieniem, ze względu na to, że część osób na, na przykład idzie na zwolnienie, bo jest y, chora, musi się izolować, bo ma koronawirusa. Więc to wszystko podnosi koszty funkcjonowania, natomiast to, y, w tej chwili jest y, sytuacja w gospodarce na tyle stabilna, że firmy mogą podnosić ceny. To jest jeden z impulsów, który przekłada się również na wzrost y, Inflacji konsumenckiej. Nie jest to jeden do jednego, natomiast to jest jeden z czynników, który będzie podtrzymywał ten wzrost inflacji konsumenckiej. A kolejny czynnik, który będzie podtrzymywał wzrost inflacji konsumenckiej, to jest w Polsce według mnie wzrost cen żywności, bo na razie z kolei PKOBP, czyli trzyliterowe PKOB, pokazało, że tutaj może być... Z, Warszawa ruszyła, czekaj, 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 Warszawa tak? ruszyła, WIG20, 49 a ja już pokazuję tę e, żywność. swoją. no po prostu jest takie, tempo, jest takie tempo, że nie ma kiedy taczki naładować, no dobra, zaraz mhm. będzie żywność. No bo WIG20 tutaj się niewiele dzieje, znowu wracamy do 2000 i spędzimy tam znowu pewnie tydzień albo dwa. Masz żywność, e... proszę bardzo, masz żywność. I, tu, i, I to jest tak, ja mówiłem dość często o tym, że na rynkach światowych mamy wzrosty cen żywności, zresztą kukurydza, właśnie najwyższe poziomy cen, kontrakty terminowe na giełdzie w Chicago od 8 lat osiągnęła. Rośnie bardzo, bardzo, znaczy większość surowców rolnych rośnie, natomiast w Polsce my nigdy, nie, to co się działo na rynkach światowych, nie przekładało się na zmiany cen. Surowców rolnych w Polsce. Natomiast wcześniej czy później jednak te tendencje światowe nas dopadają. No i ze względu na to, co się działo w ubiegłym roku, kiedy te, ten wzrost cen produktów rolnych w Polsce nie był zbyt silny, to my w tej kukurydza. chwili mamy tak zwany niski efekt bazy. No, jest to kukurydza, to jest wykres, wykres kontraktów, ale w dolarze amerykańskim, notowanie kontraktów na, na giełdzie w Chicago. Więc widać, że mieliśmy od 2015 do 2000 20, tak, praktycznie trend boczny, tam niewiele się działo. Wybiliśmy się z tego trendu bocznego. Dynamika wzrostu jest kosmiczna, znaczy, patrząc na to, co się działo przez ostatnie kilka lat, no to po prostu tutaj te kapcie spadają. Pytanie oczywiście, czy ten trend będzie utrzymywany w tej chwili nadal, czy nie, nie będzie jakiejś korekty. Ja zakładam, że tutaj ryzyko skorygowania z punktu widzenia inwestorów, którzy próbują zarabiać na tych kontraktach, że tutaj to ryzyko jest dość duże, natomiast patrząc na to, jak się kształtuje popyt cały czas na produkty rolne i jakie mogą być ograniczenia, jeżeli chodzi o produkcję w tym roku na półtuli północnej, no to jest pytanie, tak, które z, ze zbóż będą w trendach wzrostowych nadal, ale w drugiej połowie roku, ja myślę, że sporo z nich będzie. Ale to jest świat. Natomiast to, co jest w Polsce, to tak jak powiedziałem, w zeszłym roku myśmy nie reagowali na, na to, co się, co się działo na, na rynkach światowych. W tej chwili wydaje się, że zaczynamy reagować, i tutaj jest jeszcze kwestia na przykład drobiu, czyli Ptasia grypia, grypa jest ograniczenie, jeżeli chodzi o kurczaki, bo po prostu jest bardzo duży poziom zachorowalności, więc może się okazać za chwilę, że na przykład mięso z kurczaków wzrośnie o kolejne kilkadziesiąt procent. I to są kolejne przesłanki, które mówią, że my możemy mieć inflację powyżej 5% pod koniec roku. Ja zgadzam, oczywiście już słyszę prezesa Glapińskiego, który powie inflację konsumencką, tak, powyżej 5%, że powie, że to nie, nie ich wina, bo oni na, na ceny żywności nie mają żadnego wpływu i to prawda, natomiast z punktu widzenia tego, jak będą wyglądały realne stopy procentowe w Polsce, no to, to wygląda na to, że w tej chwili jest jeszcze całkiem pozytywnie, tak, jeżeli chodzi o realne stopy procentowe, bo w drugiej połowie roku myślę, że powyżej 4% inflację konsumencką to mamy, jak w banku, a zakładam, że może być powyżej 5% i przynajmniej kilka miesięcy może być taki, kiedy ta inflacja będzie powyżej 5%. I to jest temat, który myślę, że jest bardzo ważny z punktu widzenia przede wszystkim rynku obligacji skarbowych, bo mówiłem o tym, że tutaj spodziewałbym się, że. W najbliższym czasie nie będzie wzrostu rentowności, czyli fundusze obligacji będą zachowywały się w miarę dobrze, te, te fundusze obligacji, które inwestują w długoterminowe obligacje skarbowe. Natomiast po tych danych, no wydaje mi się, że ten okres oddechu na, na obligacjach skarbowych, czyli utrzymanie rentowności polskich dziesięcioletnich obligacji, na przykład na poziomie 1,50 czy w okolicach tego poziomu, może trwać krócej niż mi się wydawało. Czyli to, co mówiłem, że w drugiej połowie roku będzie dalszy wzrost rentowności ze względu, obligacji, ze względu na to, że wzrosną obawy o to, że inflacja w Polsce zacznie wymykać się spod kontroli, to już może się pojawić, te obawy mogą się pojawić w maju, być może w, w czerwcu, w maju chyba jeszcze nie, ale w czerwcu, tak bym zakładał, że już mogą się pojawić takie obawy, i wtedy najprawdopodobniej rynek zacznie reagować negatywnie. Czyli wzrost rentowności obligacji. To jest spadek cen obligacji, czyli po prostu zmniejszy się popyt na obligacje. Tu nawet zwiększone zakupy ze strony NBP-u mogą tego nie powstrzymać, chociaż. Też nie demonizowałbym tej sytuacji. Znaczy, nie, nie sądzę, żeby w, w przypadku obligacji skarbowych, tutaj rentowności nagle poszybowały, nie wiem, do 4-5% polskich obligacji 10 -letnich. natomiast w okolice 2% jak najbardziej mogą powędrować. Zwłaszcza jeżeli prezes Glapiński i członkowie RPP no, mówili, że nie widzą inflacji i nie ma powodów do tego, żeby podnosić stopy procentowe albo zmieniać politykę monetarną. To, to jest. Myślę cały czas to zagrożenie, które będzie się utrzymywało, zwłaszcza w drugiej połowie roku od czerwca, że ponownie możemy mieć rentowności obligacji skarbowych polskich pod presją, zwłaszcza jeżeli inne banki centralne zaczną rozmawiać o. Zaczną mówić o tym, że rozważają zmianę tej ultrałagodnej polityki monetarnej, która została wprowadzona, żeby ratować gospodarki z pandemii, no, to w tej chwili zmienia się już optyka i to widać, że, że, że pierwsze sygnały się pojawiają, że może to być wcześniej niż w większości się wydaje, że niektóre banki centralne będą odchodziły od tej super różnej. Polityki monetarnej. I masz na myśli tutaj Bank Kanady, na przykład? tak? Czytasz mi w myślach, jak zwykle zresztą. Nie, czytam w belkach, które przygotowałem z Twoją pomocą. Wczoraj, wczoraj zaskakująca informacja: czy znaczy Bank Kanady stwierdził, że już gospodarka ma się tak dobrze? Zresztą podnieśli prognozy wzrostu gospodarczego do 6,5% dla Kanady w tym roku, i stwierdzili, że y, gospodarka ma się na tyle dobrze. Że będą ograniczali już skup aktywów, kupowali obligacje o wartości 4 miliardów dolarów kanadyjskich tygodniowo, zmniejszają to do 3 miliardów dolarów kanadyjskich tygodniowo. Na razie stóp procentowych nie ruszają, ale rynek już zaczął się zastanawiać, czy podwyżki stóp nie będą możliwe już w tym roku, ewentualnie na początku przyszłego roku. Jak zareagowały rynki? No, Trochę wzrosły rentowności obligacji dziesięcioletnich, praktycznie nie zareagowała giełda. Tam giełda lekko wzrosła. I to też zwracałbym na to uwagę, że początek rozmów, czy, czy pierwsze zmiany, jeżeli chodzi o politykę monetarną, nawet dużych banków centralnych, to nie oznacza, że już tego samego dnia albo następnego dnia rynki skończą hostce i nastąpi załamanie. No nie, to, to tak nie działa. Pierwszy Pierwsze objawy takiej zmiany polityki to będzie wzrost zmienności, czyli będą się pojawiały bardziej nerwowe ruchy na rynku, natomiast to nie oznacza, żeby, żeby tutaj zmiana polityki banków centralnych oznaczała definitywnie, że to jest koniec hossy. Kiedyś mówiło się, że przynajmniej trzy podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych są potrzebne do tego, żeby coś się zaczęło dziać na, na rynku akcji. Historia pokazuje ostatnich 20 lat, że czasami 15-16 podwyżek również nie oznacza, że to już Dlaczego? się zacznie dziać. Postaw trzy kropki, słuchaj, bo to jest wielki moment, to jest wielki moment. Yy, yy, mamy 2000 na wig 20. Dobra, wracamy do Kanady. No, mówiłem, że będzie 2000. I już nie mamy, dobra, to skoro już nie mamy, to wracamy do Kanady. I tych wielkich momentów może być jeszcze kilka w najbliższych kilku tygodniach, co najmniej. Kilka, kilka, dziesiąt, tak. To wracamy do Kanady, słuchaj. I tutaj w Kanadzie po pierwsze, to nie oznacza. Że jak inne banki centralne zaczną zmieniać politykę, bo najpierw będą ograniczały skup aktywów, dopiero potem będą prawdopodobnie podnosiły procentowe. to nie oznacza, że, że to mu, musi spowodować załamanie na, na rynkach akcji. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, co się może dziać w drugiej połowie roku, to warto to też wracam do polskiego rynku, to warto. Zastanowić się, jak dużo banków centralnych, poza tymi największymi, czyli Bank Japonii, Bank Amerykański, czyli Fed i Europejski Bank Centralny, No notabene dzisiaj posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, warto posłuchać, co Krystyna Lagarde powie, między innymi w kontekście tego, co się stało wczoraj w Kanadzie, to na pewno jakieś pytania do, na ten temat się pojawią. To warto, warto zastanowić się, co się będzie działo w drugiej połowie roku, jeżeli NBP nadal będzie twierdził, że nie ma powodów do tego, żeby na przykład NBB przestał skupować obligacje skarbowe, albo żeby nie zaczął rozmawiać o podwyższe stóp procentowych. Jeżeli takie rozmowy nie zaczną się pojawiać w ramach RPP, to ja się obawiam, że rynki zaczną nas traktować jako rynek podwyższonego ryzyka, to będzie się objawiało przede wszystkim wzrostem rentowności obligacji i słabnięciem kursu złotego, a to się będzie nakładało oczywiście, w tle będzie wysoka inflacja, bo my będziemy z dużym prawdopodobieństwem mogę założyć, że będziemy jednym z liderów jeżeli chodzi o inflację w Unii Europejskiej. Znaczy tutaj nie, tutaj będziemy na obligacje na, na kanadyjskie, na rentowności kanadyjskich obligacji 10 No i tutaj to też, to też że bo też warto, warto zawsze brać pod uwagę jak rynek był pozycjonowany, jeżeli mówimy o jakimś rynku. Ja obligacji kanadyjskich nie, nie, nie analizowałem bardzo dokładnie, natomiast sprawdziłem jak pojawiła się ta informacja, jak wcześniej rynek był spozycjonowany, i to akurat jest bank centralny, który był postrzegany jako taki bardziej jastrzębi, czyli taki bardziej skłonny do tego, że może. Zaskoczyć inwestorów wcześniej zmianą polityki monetarnej, i to się wydarzyło, więc reakcja na długu nie była zbyt silna. Dolar kanadyjski umocnił się prawie o procent. To, to, to już jest jakiś zauważalny ruch, natomiast pozostałe rynki, czyli obligacje i, i rynek akcji, tutaj niewielka, niewielka zmiana, bo rynek był przygotowany, że to jest jeden z tych banków, który jest jakby na tej short liście banków, które, które mogą zaskakiwać. Jastrzębimi ruchami, czyli po prostu w pierwszym, pierwszym ruchu, tak jak mówię, to jest ograniczenie skupu aktywów. Później rozmowa o podwyższeniu stóp procentowych. W przypadku niektórych banków z rynków schodzących, oczywiście tam nie ma skupu aktywów, natomiast może być podwyżka stóp procentowych wynikająca z wzrostu inflacji. Na razie to jest pierwsza jaskółka tego, co się będzie działo w drugiej połowie roku. I myślę, że w drugiej połowie roku będziemy rozmawiali o dwóch rzeczach, czyli o zmianie polityki. O trzech rzeczach. O zmianie polityki monetarnej banków, kiedy ona nastąpi, o poziomie inflacji, która będzie wysoka i wyższa niż w większości w tej chwili się wydaje, i trzecie, o podatkach, czyli jak wygląda tak, podatki i kiedy. I tak codziennie przez godzinę o tych trzech rzeczach. Dzień po dniu, od poniedziałku do piątku. Do samego końca. <laughs> inflacji, tak? A jej albo nas. Nie, myślę, okay. że codziennie, codziennie nie, natomiast ja mówię o tym wcześniej, bo tak. staram się zawsze mówić wcześniej, żeby pokazać, że coś stanie się tematem za jakiś czas i wtedy faktycznie już nie trzeba będzie do tego słuchaj, tak często wracać. Słuchaj, fascynujące historie opowiadasz, ja bym jeszcze teraz chciał, bo wiesz co, bo mamy tutaj, mam tu wyciągniętych parę fajnych wykresów, to chociaż rynki według Bogusławskiego już dawno za nami właściwie, chociaż to wszystko to są w pewnym sensie rynki według Bogusławskiego, ale w Wróćmy jeszcze co, i może ja tak przejdę przez te wykresy i y, jeszcze po, po jednym y, słowie. Było taki wpis, słuchajcie, do pytań waszych wrócę. Wrócimy do waszych pytań. Też prosimy o jakieś sygnały. Troszkę mało lajków tutaj mamy. Jak znam życie, nie dlatego, że nie chcecie tam nic kliknąć, tylko dlatego, że zasłuchaliście się w to, co Rafał mówi. I ja się wcale, ale to wcale nie dziwię. Ale teraz bardzo byśmy prosili, żeby kto może, kto uważa, że, że jest ok, żeby coś kliknął, żeby trochę więcej tutaj ruchu się zrobiło. A teraz, jak mówiłem o tych wykresach, to. Słuchaj, oczywiście boję się, że o każdym z nich będziesz mówił pół godziny, ale proszę, nie, proszę. Będę grzeczny. Proszę, będę, obie obiecuję będę grzeczny. Tak, dobrze, to teraz tak, na przykład ropa, bo ktoś wpisywał, a ropa jest milczeniem, ale mówiliśmy o ropie przed chwilą, więc nie możemy codziennie mówić o wszystkim, bo byśmy gadali rzeczywiście tutaj cały dzień. Ropa za jeden rok, tak? Za jeden rok, no i tutaj I... pokazuję skalę tego ruchu. Natomiast ostatnie powiedzmy dwa miesiące to już jest bardziej konsolidacja, i tutaj jest sporo. Wczoraj, wczoraj o terapie bardzo dużo mówiłem, no to, i, i to w ogóle temat przewodni był jeden z tematów przewodnich. Natomiast patrząc na to, co się dzieje w tej chwili na rynku ropy, to najbardziej prawdopodobny scenariusz na najbliższe kilka miesięcy to jest jednak, że budujemy jakiś trend boczny. Natomiast w perspektywie roku, czy. Półtora, no, myślę, że cena ropy teksańskiej powyżej 70 dolarów to jest. To jest coś, co jest bardzo prawdopodobne, i w, do, w dodatku ja uważam, że ceny ropy będą rosły i przekroczą 100 dolarów perspektywą, nie wiem, dwóch, trzech lat, bo tutaj te tendencje będą się utrzymały, więc o, to na to razie, to, to razie, ze względu to, to na to, 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 że. To chyba pierwszy, pierwszy raz to, słyszę to, coś, to, coś tak, takiego. To chyba pierwszy raz słyszę coś takiego od ciebie tutaj, nie? Znaczy, kiedyś o tym wspominałem, natomiast ja mówiłem o tym, że ropa, ropa będzie zaskakująco silnym aktywem, ze względu na to, że oczywiście będzie zwalczana przez. Zieloną rewolucję, czyli wszyscy prominenci będą próbowali spowodować zmniejszenie zużycia ropy, natomiast okaże się, że ten popyt na ropę jest bardzo trudno zdusić, natomiast uda się zdusić produkcję ropy, i to, i to myślę, że to będzie widać już w przyszłym roku. Więc ten trend będzie się utrzymywał. Oczywiście powyżej 80 dolarów to też można uruchomić w produkcję z łupków w Stanach Zjednoczonych. Pytanie czy nie będzie tam jakichś regulacyjnych obostrzeń, znaczy może nie na przykład jakiś zakaz, ale będą utrudnienia, które spowodują, że nie będzie tak łatwo nowych odwiertów, jeżeli chodzi o wydobycie z łupków, bo oczywiście administracja Joe Bidena jest negatywnie nastawiona do wydobywania w ten sposób ropy, bali się to zaproponować wprost przed wyborami, bo Joe Biden nie wygrałby w, na przykład w tych stanach, w których sektor łupkowy jest istotny, natomiast no, tam jest wielu zwolenników wprowadzania takich zakazów, więc to jest pytanie, jak to zostanie Rozwiązana. Natomiast generalnie ja uważam, że popyt na ropę będzie się utrzymywał na poziomie, który będzie zapewniał dalszy wzrost kursu. Natomiast najbliższe jeszcze miesiące letnie to mi się wydaje, że to jest ten boczny. Ach, ta Kanada jeszcze mi tutaj wisi i idziemy dalej. Euro, Eurozłoty. Eurozłoty, no i wróciliśmy tutaj jak po tych dołkach, które, które mamy tutaj lokalnych, tak nawet tegoroczne, czy od ubiegłego roku. To, to wróciliśmy do taki, taki trend lekko wzrostowy, jesteśmy w okolicach 4,50. Wiele razy mówiłem, że na razie te 4,50 to się wydaje takim poziomem równowagi, możemy się odchylić 10 do 15 groszy w górę, możemy się odchylić 10 groszy w dół do 15, no, czyli powiedzmy 4,35 i możemy spędzić najbliższe 2-3 miesiące w okolicach 4,50 i to jakby nie wyklucza pewnych problemów dla złotego, które mogą się zacząć ujawniać w czerwcu, w I... lipcu. I jedziemy Kiedy będzie mniej. wysoka inflacja. WIG-20. No i tutaj cały urok ten bocznego, czyli dżownica w pełnej okazałości, albo gąsienica, bo nie zastanawiam się, co lepiej obrazuje. No i, i te, te, te ruchy, które wynikają niestety z mm, braku napływu kapitału, ale również tego, że co znaczy jest jeden problem, już pomijam to, że tam są spółki Skarbu Państwa, tak, ale też jest jeden problem związany z tym, jak rewizję się przeprowadza składu wig 20. Najczęściej jest tak, że wypada ta spółka, która zachowała się słabo w ostatnich latach i w związku z tym spadła kapitalizacja, czyli WIG-20 z tego powodu ucierpiał, a wchodzi spółka, która jest po fazie, tak jak ostatnio na przykład Mercator, po fazie silnego wzrostu albo kiedyś na przykład LBP, które weszło do WIG-20 na chwilę przed tym, jak wpadli na pomysł, żeby wyjść na rynki zagraniczne. I to w podręcznikach zarządzania jest opisane, że jak firma wchodzi na nowe rynki, to najczęściej jest to jeden z etapów wzrostu, który powoduje napięcia w firmie, znaczy, to są problemy, to są zagrożenia, to są takie momenty, kiedy można oczekiwać, że kolejne dwa lata będą słabsze. I jak patrzymy na WIG 20, jak tam się spółki pojawiają, to często się pojawiają właśnie w tym momencie, kiedy już znaczną część tych pozytywnych informacji, czy, czy pozytywnego trendu, jeżeli chodzi o wyniki, zachowanie spółki, czy prowadzenie biznesu, już, już mają za sobą i przychodzą wyzwania i potem spółka zamiast wzmacniać WIG 20 tego osłabia. No niestety to jest. Ale tak. Tak, tak, dokończ, dokończ. To jest niestety przypadłość w takiego indeksu, w którym zakładam, że jest 20 spółek o dużej kapitalizacji, a wiadomo, że spółki mają różne fazy wzrostu. Znacznie lepiej by było mieć indeks, w którym by się wprowadzało takie spółki, które zaczynają fazę wzrostu, niż spółki, które już są dojrzałe i w zasadzie w tej chwili tylko jest pytanie o to, jakie bariery wzrostu będą w najbliższym czasie się uaktywniały. Wspomniałeś Mercator, taka spółka, tak? Wspomniałeś też na początku, rzadko mówimy konkretnie o spółkach, ale rzeczywiście ta spółka przykuwa uwagę. Na początku, gdyby ktoś teraz oglądał, a nie wcześniej, to należy sobie potem obejrzeć ten film. Rafał na początku mówi, co jego zdaniem tam się wydarzyło. 17% tak? spadku wczoraj. Wczoraj, tak. tak. Co to jest? Spółka urosła 3,5% w dwa lata, więc nie czepiajcie się. To przemaga inwestowania długoterminowego. Krótkoterminowo to. Proszę bardzo, to są dwa lata Merkatora, 3,5% w górę. No. No więc o co Ci chodzi? Dobra, ale to był Merkator, a teraz wracamy do indeksów. Enwik 40, jeden rok. Co byś powiedział o tym? Jeden rok. No tutaj ostatnie tygodnie w zasadzie dwa tygodnie, tak, to jest jednak osłabienie lekkie notowań. Na razie widać, że trend wzrostowy trochę taki szarpany, ale, ale, ale utrzymuje się z, od końca października i biorąc pod uwagę, jakie napływają informacje z gospodarki, wygląda na to, że w ogóle europejska gospodarka będzie miała się dobrze, więc MWIK tutaj też mi się wydaje, że ten trend wzrostowy będzie się, utrzy, zostanie utrzymany w, w tym roku, chociaż nie oznacza to, że już za chwilę znowu będziemy mieli kolejne e, kolejne lokalne szczyty, że tutaj będą pokonane te poziomy A... tysiąca. Wydaje mi się, że e, podobnie tak jak rynek ropy, tak, dużo informacji pozytywnych stało zyskontowanych, e, trochę jest może za mało kapitału, więc krótkoterminowo może tutaj być trochę nerwowości, natomiast e, nadal spodziewam się, że w perspektywie roku, półtora, to MWiK będzie na e, pokonał te, te, te ostatnie szczyty. I jedziemy dalej. SVG 81 rok. No pierwsze oznaki słabości w ostatnim czasie, bo w, w, w tym roku dyna, dynamiczne wzrosty pod koniec ubiegłego roku w, w kolejne fale wzrostowe. No i pytanie, czy tutaj jest to zapowiedź jakiejś większej korekty? Ja myślę, że ze względu na to, że nie, nie ma specjalnie takich alternatyw, jeżeli mówimy o, o pomysły inwestycyjne, czy te spółki ze Zwigu nadal będą przyciągały kapitał. Wyniki będą w większości poprawiane, bo tego można się spodziewać w drugiej połowie roku. W będzie nam pomagała też gospodarka niemiecka, bo tutaj myślę, że, że ta gospodarka niemiecka, biorąc pod uwagę skalę stymulacji fiskalnej, która tam jest planowana, bo to nie tylko będą środki unijne, ale również deficyt budżetowy, który, który Niemcy chcą wykorzystać do tego, żeby pomóc gospodarce, no to myślę, że ESVIC i ENWiK to są indeksy, które są mocno zależne od tego, jak wygląda koniunktura gospodarcza, więc te informacje, które w tej chwili mamy, z gospodarki, to y y y giełda nie reaguje w, w ciągu jednego dnia na jednej sesji, natomiast patrząc w perspektywie kolejnych kilku miesięcy czy kilkunastu miesięcy, to są informacje pozytywne również dla SWIG-u. SP 500, dwa lata. Tutaj pięknie widać to, co się wydarzyło rok temu, ponad rok temu już trochę, prawda? Mm -hmm. I, I ten marsz w górę. No i już jesteśmy powyżej 4000 tysięcy zdecydowanie, więc teraz tak naprawdę muszę wymyślić jakieś nowe prognozy. No żartuję, bo po drodze już mówiłem, że wydaje się, że bardzo prawdopodobne, że powiedzmy 2-3 lata, za 2-3 lata, może trochę szybciej, 6 tysięcy punktów na stan ten później jest jak najbardziej do osiągnięcia. Co nie zmienia faktu, że oczywiście no ten wykres wygląda bardzo silnie, bardzo mocno. I teraz, jeżeli ktoś oczekuje, że w takim momencie na przykład powiem: No, tak, to jest koniec wzrostu. 4200 to jest koniec wzrostu, za chwilę pójdzie korekta, to powiem w ten sposób: Ja nie że znaczy, prognozowanie rynków jest prawie niewykonalne? Natomiast mo, co pewien czas mo, można znaleźć takie miejsce na, na rynku, znaczy tak, taki czas na rynku, że jak rynek zacznie pokazywać, że ma problemy na przykład z pokonaniem takiego poziomu, no to wtedy można powiedzieć: dobrze, to jakaś korekta się może zacząć e, szykować. I więc e, w tej chwili wygląda rynek e, amerykański bardzo mocno, będzie prawdopodobnie napędzany k, e, kolejnymi pakietami stymulacyjnymi, jeżeli chodzi o gospodarkę. Wydaje się, że Fed. Będzie dość długo utrzymywał tą akomodacyjną politykę monetarną, więc zmienność tak, bo tutaj, jeżeli chodzi o ryzyka, to największe jest to, że jest jednak bardzo duży poziom optymizmu i bardzo inwestorzy są przekonani, że wszystko pójdzie jak po maśle, jeżeli chodzi o gospodarkę amerykańską. W ogóle rynek amerykański będzie zachowywał się bardzo dobrze, być może tak będzie, natomiast. Przy takim poziomie optymizmu, jeżeli coś się pojawi, jakieś niekorzystne informacje, no to tutaj korekty z rzędu, nie wiem, pięciu, nawet do dziesięciu mogą się pojawić w dowolnym momencie i one się pewnie pojawią. Ja, co prawda, bardziej zakładam, że to między sierpniem a październikiem, natomiast y, może tutaj mogą być jakieś niespodzianki. Natomiast nadal. Y, Wspieram się Warrenem Buffettem, który powiedział, nigdy nie, nie graj przeciwko Ameryce, znaczy nigdy nie graj przeciwko gospodarce amerykańskiej ani rynkowi amerykańskiemu. Ja wiele razy podkreślałem, że lubię amerykańskie indeksy, bo tam jest życie i tam jest moc, no, i, i granie na krótko w przypadku takich rynków to jest strategia samobójcy, no co powiem czas się trafi, że ktoś przewidzi, że teraz to jest jakiś istotny szczyt, natomiast tak naprawdę najlepsza, najlepsza strategia to jest utrzymywanie długich pozycji i granie na dalszy wzrost indeksów. Szanowni państwo, bardzo prosimy o sygnały, za pomocą lajków, łapek w górę, subów na YouTubie prosimy też o pytania albo po prostu jakąś reakcję, jakiś wpis. Jeżeli oglądacie ten materiał już, gdy nie jest na żywo. Jeżeli nie zdążyliście na live'a, nie ma problemu, napiszcie pytanie pod filmem, postaramy się do tego pytania dotrzeć. Do niektórych docieramy, na niektóre odpowiadamy za chwilę, zresztą to też będzie miało miejsce, ale tak, to, to bo, bo będziemy zbliżać się do końca naszego spotkania, więc jeszcze parę pytań. Parę pytań od Was także, bo troszkę mniej ich tutaj wrzucałem po drodze. I tylko proszę mi dać chwileczkę, żebym odnalazł. Było na przykład pytanie, co myśleć o, o, o funduszu, który kupił jesienią. O, właśnie, co, co myśleć o funduszu, który między październikiem a grudniem kupił do portfela merkatora po tych wszystkich wzrostach? Ktoś ma jakiś pomysł? I banków dokupił? Znaczy to jest pytanie oczywiście o, o, o strategię zarządzającego i, i, i ja, mi, mi się zdarzało często kupować spółki, które były na przykład po stuprocentowych wzrostach i to co nie oznacza, że to jest za późno, natomiast jeżeli jeżeli mm, jeżeli w przypadku takiej spółki jak Mercator czy główną, głównym powodem tego, się, tego wzrostu było to, że nagle z producenta niskomarżowego produktu stali się producentem produktu o wysokich marżach, w dodatku popyt na, na te produkty przekraczał zdolności produkcyjne w skali świata, no to, to nie trzeba być geniuszem, zresztą też na live'ach, jak ktoś się cofnie do, do live'u z ubiegłego roku, kiedy pojawiały się kiedy mówiliśmy na temat w ogóle spółek tych covidowych, czyli spółek, które mają zyskiwały na, na, na covid to mówiłem jesienią, że to się raczej kończy. Znaczy, że tutaj że te spółki będą miały problemy, żeby utrzymać obecny poziom wycen, i tam korekty rzędu 30, 50, czy nawet 70% są możliwe. I to się dzieje. Więc tutaj, no, oczywiście, według mnie to jest. Znaczy, to z punktu widzenia w, zarządzania portfelem, to tak późne wprowadzanie y, takiej spółki do portfela, no to, to, to jest. Granie przeciwko prawdopodobieństwu. Natomiast to, to jest też kwestia tego, że oczywiście w wielu funduszach to benchmarkowe zarządzanie, czyli dostosowanie portfela do benchmarku, jest istotnym elementem. No modeli, więc to też jest realizowane. Tutaj jest ciąg dalszy: za tydzień wyjdzie publikacja portfela. Ciekawe, co zrobili z tą pozycją. Tak samo CDR-a, kupili, zwiększyli pozycję pod sam koniec tej fali wzrostowej. No właśnie, będzie ciekawie zobaczyć w tych funduszach, które publikują sprawozdania te z końca roku, dopiero teraz. I jak to tam wygląda, jeżeli chodzi o te spółki? No, ci, którzy rzeczywiście chcą głębiej wchodzić w te tematy, pamiętajcie, drodzy Państwo, jeżeli inwestowanie to nie jest wasz chleb powszedni, a raczej to jest taka, taka, taka potrawa, którą omijacie, którą najchętniej byście ominęli, ale musicie, ale wiecie, że musicie, to też tutaj jest miejsce, żeby zadać pytanie zupełnie podstawowe, zupełnie elementarne. Pierwszy krok, proszę bardzo, naprawdę to. To, to nie ma żadnego najmniejszego problemu, a więc śmiało, śmiało. Tak samo pod filmem na YouTube, gdy już nie jesteśmy na żywo, także proszę pisać. Za chwilę tam jeszcze wyciągniemy coś z tych pytań. Patrzę, co teraz w trakcie live'a nam tutaj się pojawiło. Okej, okay, okej. Okay. Niektóre pomijam, przepraszam bardzo, bo nie damy rady wszystkiego. Producenci widzą, że mogą podwyższyć ceny, więc podnoszą coraz więcej pieniędzy w kieszeniach, to i większa tolerancja na wzrost cen, to nie jest rocket science, to jeszcze uwaga inflacyjna, okołoinflacyjna, jak rozumiem. Dziś BC raczej taki Jastrzębi nie będzie jak Kanada, prawda? Tutaj raczej chyba nie, 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 nie spodziewamy co... się tego, żeby EBC był Jastrzębi. Ja myślę, że oczekiwania są, że y, y, Europejski Bank Centralny powie, że y, może przedłużyć skup aktywów poza marzec przyszłego roku, bo na razie były deklaracje, że co najmniej do marca. Natomiast y, raczej te deklaracje dzisiaj nie padną. Znaczy, tutaj patrząc na, na, na to, jakie są oczekiwania wzrostu gospodarczego również w strefie euro w drugiej połowie roku, no to myślę, że takie deklaracje nie padną. Natomiast, no, konferencja może być ciekawa, znaczy pytanie właśnie o to, jak, jak będzie zmieniało się nastawienie i kiedy może się zmieniać nastawienie Europejskiego Banku Centralnego, to będzie chyba najważniejsze pytanie. Kiedy może zacząć się zmieniać nastawienie Europejskiego Banku Centralnego do tej polityki, którą w tej chwili prowadzą, czyli krótko mówiąc, kiedy, kiedy można spodziewać się jakiegoś zaostrzenia w polityce. Myślę, że takie pytanie dzisiaj padnie. Mm, Okej. Okay. Dlaczego, dlaczego nie ma korelacji GPW z innymi giełdami, jak kiedyś? Jak kiedyś? To jest coś takiego. Kie, szynka jak, jak kiedyś, szynka, jak dawniej, szynka, jak Zagierka. Za nie ma czegoś takiego, jak gie, giełda, jak Zagierka, bo nie było wtedy giełdy, tak? Ale mamy już coś takiego, że jak kiedyś. Kiedyś to było inaczej, tak? kiedyś to było lepiej. Ale tak na serio, dlaczego nie ma takiej korelacji? Nie ma? Znaczy, my jesteśmy bardziej z, powiązani z rynkami wschodzącymi cały czas i tutaj. To, co się działo między 2003 i 2007, to była pochodna tego, że mieliśmy super hostsce na rynkach wschodzących. Natomiast z, nawet z europejskimi indeksami my nie jesteśmy tak mocno powiązani i to, to w zasadzie od początku naszej giełdy. To, to tutaj widać, że, że, że są spore różnice. Natomiast jeżeli mówimy o tym, co się dzieje w ostatnim czasie, to trzeba pamiętać, że WIG, też jest indeksem ważonym kapitalizacją, więc te największe spółki, które są w WIG-u 20, w wig to też jest 2 trzecie indeksu, około 2 trzecie indeksu. Więc jak WIG-20 zachowuje się słabo, no to również WIG zachowuje się słabo. I to tutaj są czynniki, o których wiele razy mówiliśmy, że spółki Skarbu Państwa, że to nie jest, to nie jest co ten model biznesu, który znaczy ten sposób funkcjonowania spółek, który prywatna no to, 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 to spółka ciążyła chyba mocniej niż spółki skarbu państwa. Energetyka odbiła, a CD projekt wiadomo, tak? Znaczy tak, ale to mówimy ostatnich, to o ostatnich miesiącach. O ostatnich tygodniach, ja mówię w perspektywie takiej trochę dłuższej, że my w zasadzie w, tylko w momentach takich silnych ruchów trendowych, czyli powiedzmy pierwsza połowa ma marca spadki Później druga połowa marca odreagowanie. Od października odreagowanie na spółkach waliu na świecie, czyli, czyli stara ekonomia w Polsce też miała się dobrze, czyli my, ta pierwsza faza od października do początku stycznia. Poruszaliśmy się mniej więcej tak, jak poruszały się indeksy światowe. Natomiast potem, jak popatrzymy, no to to, że od lutego mamy słabsze zachowanie jednak rynków schodzących, no to też oddziałuje na, 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 polski, na, na polski rynek. Więc my dużo bardziej jesteśmy zależni od tego, co się dzieje na rynkach schodzących, niż na tych głównych indeksach rynków rozwiniętych. Natomiast generalnie mamy jeszcze wewnętrzne problemy dotyczące tych spółek, które tam są. Oczywiście spółki Skarbu Państwa to jest jeden temat, drugi jest to, kiedy Allegro i z jaką ceną się pojawiło w indeksach? Kolejny temat, że mamy tych spółek, które, które dynamicznie się, prywatne spółek, które dynamicznie się rozwijały, nie mamy zbyt wiele. I one, jak coś się dzieje w tych spółkach w, w, i na przykład pojawiają się problemy, tak jak w przypadku CD Projektu, który, który stracił już ile 60% od szczytu, to, to wtedy to ma bardzo duży wpływ na indeks. Więc są takie wewnętrzne problemy dotyczące spółek, ale generalnie my w przypadku porównywania do rynków rozwiniętych to my tych korelacji nie mieliśmy nigdy zbyt silnych. Dużo więcej mamy w zależności w przypadku zmian indeksów rynków wschodzących, to też są kwestie przepływu kapitału. Jak jest przepływ kapitału na rynki wschodzące, to my też najczęściej dostajemy trochę więcej kapitału. Czy projekt Pytanie mówiłeś, proszę bardzo dwa lata cyklu projektu? No tak, tylko nie, nie, tak szybko nie, nie byłem w stanie policzyć, bo tam było po 440 i jesteśmy na poziomie 170, 180. No, ponad 60% tak, jak szybko policzyłem e, strat. Jeżeli 174 o... teraz, cena i wzrost to 1,34. E, no i dla tych inwestorów oczywiście, którzy kupowali przy maksymalnych notowaniach. E, no, natomiast. Też pojawią się pytania, co dalej z CD Projektem, na no, odpowiadałem. Ale to już pod im, inny filmem, temat, to Natomiast już... To, ja, z zastrzeżeniem, że ja za mało wiem o tej spółce, natomiast to o ryzyku tej spółki mówiłem, że głównym ryzykiem biznesowym jest to, że oni mają taki model biznesu, że mają superprodukcję i albo ta superprodukcja powali na kolana, albo powali na kolana spółkę. I, i w związku z tym, że yy, Cyberpunk nie spełnił oczekiwań, to myślę, że ten okres karencji jeszcze trochę może potrwać, natomiast ta spółka raczej nie zbankrutuje, więc myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy spółka znów wyjdzie z jakimiś nowymi pomysłami, ale to może trochę czasu zająć. Okej, okay, to teraz pytania z YouTube'a, które zostały zadane już po live'ie, czyli pod filmem. Mam pytanie o stwierdzenie, momencik, chodzi o rentowności, obligacje, pasjonujący temat... Mam stwierdzenie cena obligacji pasjonujący, bo ludziom się to wszystko myli często. Mam pytanie o stwierdzenie cena obligacji spada, rentowność rośnie. Matematycznie się zgadza, ale tylko osoby, która chce kupić. Czy właśnie tylko te, o te osoby w tym stwierdzeniu chodzi? Na przykład obligacja ma wartość 100, cena obecna 98, odsetki 2. Do osoby, która ma obligację i nie chce sprzedać, czy kupić rentowność nie wzrośnie. Do osoby, która chce sprzedać rentowność będzie Zero, dobrze myślę? Nie ma tu znaczenia, po jakiej cenie potem kupujący sprzeda obligacje. No, samo pytanie jest zakręcone jak świński ogonek, ale rozumiem, że, bo, bo to taki rynek jest po prostu. Jednak rynek obligacyjny jest chyba trudniejszy do zrozumienia dla takiego zwykłego, prywatnego inwestora niż rynek akcji. Takie mam wrażenie. No, on jest bardziej antyintuicyjny. To znaczy, większość osób się, jak zaczyna się tłumaczyć, o co chodzi z tą rentownością obligacją, no, dlaczego. Ważny jest kupon, cena nominalna obligacji, cena, po jakiej kupujemy obligacje, no to wtedy to już w ogóle większość osób przestaje słuchać. Natomiast z punktu widzenia inwestora, który kupuje obligacje, nawet jeżeli są notowane na rynku, ale kupuje jakąś obligację, na przykład od Ministerstwa Finansów, która ma wypłacany kupon w wysokości 1,5% i on w ogóle nie patrzy. Co się dzieje z notowaniem tej obligacji? To faktycznie te zmiany rentowności, o których my mówimy, nie mają żadnego znaczenia. On po prostu zarobi, jeżeli to jest pięcioletnia, przykładowo pięcioletnia obligacja, on zarobi te 1,5% każdego roku. Po pięciu latach dostanie zwrot kapitału i koniec. I w zasadzie nie ma, nie ma o czym mówić. Natomiast jeżeli kupuje obligację, która jest notowana na rynku, i albo inne obligacje mogą być notowane na rynku, i, i sprawdzałby, jak. Wygląda jego rentowność inwestycji w tym momencie, gdyby chciał ją sprzedać, to te zmiany rynkowe, cen obligacji, które przekładają się na zmiany rentowności, mają znaczenie. Jeżeli ktoś kupił taką obligację, na przykład z rentownością 1,5%, pięcioletnią taką obligację, On w tej chwili takiej taki obligacji nie kupi, ale kupił taką obligację i nagle rentowności na rynku poszły do 2%, co to oznacza, że ceny tych obligacji spadły? Więc, jakby chciał sprzedać tą obligację, to on poniesie stratę. Znaczy, jeżeli chciałby sprzedać ją wcześniej, to poniesie stratę ze względu na to, że ruch w cenie, jeżeli mamy pięcioletnią obligację, obligacje, no to by było mniej więcej 2% straty w cenie w te, tej sytuacji. Czyli rentowności wzrosły z 1,5% na, na 2%, to mniej więcej. W związku z tym, że to jest pięcioletnia obligacja, to jest spadek ceny około 2%, trochę ponad 2%. Są wzory, można to policzyć. I z tego punktu widzenia dla takiego inwestora może to mieć znaczenie. Natomiast jeżeli ktoś kupuje obligacje Ministerstwa Finansów i tam ma ustalone na przykład obligacje inflacyjne, indeksowane inflacją, no to praktycznie tego to, to nie interesuje, co się dzieje z rentownościami, jego interesuje to, jak jest skonstruowany kupon, który będzie wypłacany. Przez Ministerstwo Finansów, czyli tam w pierwszym roku stała stawka, kupon stały, potem inflacja plus marża. Tak? I to, to go tak naprawdę interesuje, co zaoferowało Ministerstwo Finansów. To, co, o czym my mówimy, to jest istotne z punktu widzenia funduszy inwestycyjnych, czyli te zmiany rentowności obligacji, czyli zmiany cen obligacji rynkowych. Bo jeżeli rentowności na rynku zaczynają rosnąć, to w funduszach obligacyjnych jest bardzo dużo różnych obligacji, też obligacji skarbowe o długi termin zapadalności i one wówczas, jeżeli znajdują się w portfelach funduszy inwestycyjnych, a większość obligacji skarbowych jest wyceniana, wyceniana rynkowo, czyli to, co się dzieje na rynku ma wpływ na wycenę tych obligacji, one obniżają wycenę jednostek, czyli po prostu mamy spadek ceny i to widać w wycenie jednostki. Więc z punktu widzenia inwestora indywidualnego faktycznie... Te rentowności mają mniejsze znaczenie, jeżeli inwestuje w pojedyncze obligacje i trzyma je do dnia zakupu, wykupu, natomiast jeżeli ktoś inwestuje w fundusze, no to to, co się dzieje na rynku obligacji, jak wyglądają notowania obligacji, czy ceny spadają, czy ceny rosną, to ma znaczenie, to to się przekłada na wyniki, na ceny jednostek w, w, w tym czasie, kiedy następuje ten ruch cen obligacji. Nie wiem, czy odpowiedziałem wystarczająco spójnie, ale mam nadzieję, że tak. Ja, tak, teraz wystarczy przesłuchać 15 razy, spisać sobie to wszystko i y, jesteśmy <laughs> w domu. Y, to teraz kolejne pytanie, ja spróbuję odszukać to pytanie na y, YouTubie, ale y, najpierw po prostu podam jego treść. To było pytanie y, o y, generalnie chyba o fundusze akcji, jaki jest sens inwestowanie, tak. Y, Czytam w artykule analiz o polskich funduszach, że dały zarobić. Otóż dały dwóm typom inwestorów: tym, którzy inwestowali w fundusze małych spółek, czyli jak chodzi o GPO, duża skala ryzyka, i tym, którzy kupowali fundusze mające polskie akcje WIG 20 zaraz po odbiciu pandemicznym, i tak Generalnie Yy, chodziło w tym pytaniu o taką rezerwę, tak, do inwestowania do, w fundusze akcji, zwłaszcza fundusze akcji polskich mm. yy, benchmark, gdzie benchmarkiem jest WIG, czyli WIG20. I teraz yy, to, to jest bardzo duże pytanie, bardzo rozbudowane pytanie, więc ja odpowiem tylko na, to, na tą część dotyczącą yy, sensu inwestowania w yy, Akcje spółek, fundusze akcji spółek polskich. Po pierwsze, podkreślam, że dla inwestowania długoterminowego najlepiej jest zdywersy, zdywersyfikować portfel, czyli mieć akcje trochę amerykańskich, trochę azjatyckich i trochę polskich. Natomiast to, to powoduje, że jak jakiś rynek zachowuje się słabo, tak jak polski rynek, to wtedy to nie. Nie powoduje, że my nie, nic nie zarabiamy, chociaż na, na rynkach światowych jest giełda. A drugi problem, który tutaj się pojawia, i, i ja uważam, że to jest hmm, znaczy to jest w ogóle szersza dyskusja na temat tego, y, czy inwestowanie aktywne, czy pasywne. Pytanie: Ja jestem zwolennikiem inwestowania aktywnego, y, bo tak się tym zajmuję. Natomiast z punktu widzenia inwestora indywidualnego, który się tym nie zajmuje, pasywne ma swoje zalety. Natomiast jeżeli mówimy o inwestowaniu y, aktywnym. To dla mnie to, co się dzieje w, przez ostatnie kilkanaście lat na, na, na polskim rynku funduszy inwestycyjnych, to jest magia benchmarków. Czyli jeżeli mamy benchmark WIG, to my nie możemy się za bardzo od tego WIG-u odchylić. Teraz już są fundusze, znaczy są fundusze, nie tylko teraz. O no właśnie, sumie, teraz pochodzę. Mark otrzymuje. Crowley to jest taki Nick i y, to jest to pytanie, olbrzymie pytanie, a my tutaj rozumiem, że Ty zajmujesz się teraz jednym z aspektów tego pytania, tak? Czyli chodzi znaczy, o. To... Tak, znaczy mówię, mówię o tym, y, że y, faktycznie, jeżeli pat, patrzymy na WIG-20, z punktu widzenia też wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce, no to słabość WIG-20 bardzo mocno się przekłada na. Zachowanie czy wyniki tych, tych funduszy. I zgadzam się z tą wypowiedzią, że tutaj ciężko jest znaleźć uzasadnienie dla inwestowania w takie fundusze, które inwestują benchmarkowo, czyli mają bardzo duży udział tych spółek z WIG-20, które zachowują się relatywnie słabo. Natomiast to jest, dla mnie, to jest w ogóle pewna słabość naszego rynku. Że ta magia benchmarków jest tak mocno rozbudowana, że po prostu wśród zarządzających jest. Znaczy, z jednej strony ja to rozumiem, bo jakby odchylenie się od benchmarku powoduje to, że my możemy źle przewidzieć też, jak zachowują się poszczególne spółki, więc, więc wtedy mamy dużą zmienność w stosunku do, do benchmarku i wtedy jesteśmy źle oceniani, jeżeli nie, nie, nie odgadniemy właściwego kierunku. Tak? Nie postawił na te właściwe spółki. Natomiast z punktu widzenia inwestora indywidualnego to nie jest wytłumaczenie. I ja mam to, że w tej chwili w Polsce się pojawiają fundusze ETF-y czy fundusze indeksowe, i, i myślę, że to będzie się rozwijało, to według mnie to jest bardzo dobry kierunek, bo dla tych inwestorów, którzy chcą. Odzwierciedlać zmiany indeksu, na przykład WIG-u, tak? no to, to będzie w, tańsza alternatywa niż na przykład kupowanie aktywnego funduszu, za, aktywnie zarządzanego funduszu. Natomiast według mnie szansa cały czas dla mm, zarządzających polega na tym, żeby faktycznie podejmować ryzyko odpowiednie, znaczy decydować się na odchylenie od benchmarku, nawet jeżeli mamy jakiś benchmark i tym benchmarkiem jest WIG, żeby jednak nie bać się podejmować decyzji, które dadzą. Dadzą możliwość zarobienia obiektywnie, tak? Znaczy nie tylko w stosunku do, do benchmarku, nie tylko w stosunku, na przykład do Wigu u w WIG ale obiektywnie. I ja myślę, że w najbliższych latach będzie selekcja. Znaczy po prostu inwestorzy zagłosują swoimi portfelami. Te fundusze, które będą zarządzane w taki dynamiczny sposób, czyli będzie z wykorzystaniem różnych tendencji, bo też jak popatrzymy na WIG20, my patrzymy na WIG20, natomiast jako na indeks, natomiast jak popatrzymy na poszczególne spółki, to co Robercie powiedziałeś, no w ostatnim czasie to właśnie spółki skarbu państwa, czy nawet spółki energetyczne dały zarobić, oczywiście pod protestem tego, co minister Sasin zapowiedział o restrukturyzacji górnictwa, natomiast jak popatrzymy, co się dzieje w, w takim portfelu, no to tutaj możliwości zarobienia cały czas istnieją. Ja myślę, że będzie naturalna selekcja, to znaczy będą te fundusze, które będą zarządzane w taki aktywny sposób i będzie szukanie I... strukturotu i tam będzie płynął pieniądz, a, a jeszcze... nie będą fundusze, które będą miały wysokie opłaty. A nie będą aktywnie zarządzane i nie będą miały wyników i tam nie idzie pieniędzy. To teraz jeszcze na koniec fragmencie końcowy tego bardzo, bardzo długiego wpisu na YouTube pod filmem. Znowu kupują te dłużne, kupują, bo na GPW być po prostu nie chcą i tu na nic nie zdadzą się zaklęcia, że niskie lokaty wygonią ludzi do funduszy skoncentrowanych na GPW. Nie wygonią, bo tej giełdy nikt nie chce, po prostu małe spółki, tym bardziej nie dla każdego i tyle. Pisał ja ja to powiem, że po prostu koniec przy tej ofercie. Długiego który, wpisu Mark Crowley i się już zamykam mów. Przy tej ofercie, która się rozwija, to znaczy ja myślę, że będzie coraz więcej funduszy zagranicznych, akcji. Więc ci inwestorzy, którzy będą chcieli pójść w fundusze akcyjne, stwierdzą, że jednak dług nie, no to będą wybierali myślę w dużym stopniu jednak albo małe, średnie spółki. Znaczy Fundusze Małych i Średnich Spółki Polskich, bo tam, tam są stopy zwrotu, albo będą wybierali rynki zagraniczne, więc to jest no, wyzwanie dla TFI, dla zarządzających, natomiast ja myślę, że rynek będzie dopasowywał się do tego, co, czego chcą klienci i to będzie się działo w najbliższych kwartałach, latach. Więc mam nadzieję, że to będzie we właściwym kierunku wszystko zmierzało. Czyli, krótko mówiąc, klienci w Polsce będą mieli możliwość inwestowania w fundusze na takich rynkach, które dają szansę zarobić, albo w takie fundusze, które pomimo słabszej koniunktury, jeżeli mierzone indeksami, zachowaniem indeksów pozwalają zarobić. Proszę Państwa, kończymy już. Ja tylko jedno pytanie, bo tutaj pisze do nas Bobośko, osoba, która jest z nami już od dłuższego czasu, tak zauważam w komentarzach, ale coś pisze do nas wciąż z jednym pytaniem. Ja trochę nie rozumiem, o co chodzi i po co, co ma, jakie to ma znaczenie dla naszych tematów inwestycyjnych na przyszłość. Ponawiam pytanie, to już kolejny dzień z rzędu, i to mówię o tym, dlatego że to nie ewidentnie nie jest bot, dlatego że Bobośko pisze Ciekawe kiedy doczekam się na to odpowiedzi, jaki był udział USA w zduszeniu wzrostu gospodarczego w Japonii w latach 90. Eee, no ja tylko zaznaczam, że widzę pytanie, ale no nie będziemy się tym zajmować. Ja mogę, eee... mogę dwa słowa powiedzieć. <tak> tak, jak na wszystko, najprostsza no... odpowiedź jest taka, bo oczywiście znaczy odbieram intencje, bo nie wiem, o co dokładnie chodzi. No ja właśnie, intencję, to, że, dobrze, ale ze, no, ze, ze Stany Zjednoczone, że to jakaś piskowa teoria dzieje, że Stany Zjednoczone wpłynęły nie, na rząd Japonii i tak dalej. Nie, no rząd Japonii sam sobie zgotował ten los. Natomiast faktem jest, że Stany Zjednoczone, gospodarka amerykańska mocno wpłynęły na to, co się dzieje w Japonii, bo to kilka razy to mówiłem, Paul Falker przygotował grunt w latach 80. Z, dzięki temu, że zdusił inflację, a gospodarka amerykańska jest najbardziej prorynkową pro i najbardziej. Elastyczną gospodarką na świecie. Więc jak Stany Zjednoczone dostrzegły w końcu, że Japonia stanowi zagrożenie dla nich, na przykład dla przemysłu samochodowego, to zmiany, które nastąpiły wewnątrz gospodarki amerykańskiej, spowodowały, że konkurencyjność amerykańskiej gospodarki spowodowała, że Japończycy, którzy byli oparci na eksporcie, przestali być konkurencyjni dla e, amerykańskich e, firm. I, to, i, I faktycznie w ten sposób rozumując, to amerykańska gospodarka zrobiła dużo, żeby wykończyć japońską gospodarkę. Super, to są to bardzo ciekawe tematy na oddzielny kanał albo playlistę typu Historia Rynków czy Historia Gospodarek i Rynków. Bardzo lubimy te tematy. Bardzo prosimy jednak o pytania związane z inwestycjami tu i teraz i na przyszłość, ok? Oczywiście, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że auto, autorka, autor tego pytania w jakimś stopniu jest usatysfakcjonowany. No i cóż, kończymy proszę Państwa. Dzisiaj było po staremu, po, ponad godzinę chyba wyszło, tak? Okej, okay. dwie minuty ponad godzinę, ale nie będziemy, nie będzie się tego mam nadzieję wypominać. Bardzo prosimy o lajki, bardzo prosimy o łapkę w górę i o suby. To jest oczywiście to, o czym żywi się taki, taki twór, jakim jest live na Facebooku i na YouTubie. Tym się żywimy. Z tego żyje, znaczy dla żyje. to nas napędza, to są te endorfiny, więc bardzo prosimy, tak, historia rynku wego, według Bogusławskiego, już, słuchaj, mamy kolejną robotę, o tak, zróbcie tak, no, ciekawe ciekawe ilu, ile byśmy mieli tutaj ludzi, tak, ile byśmy mieli tutaj ludzi, słuchaj, słuchajcie, no. Ale widzów czy tak. ludzi w firmie? <słuch> widzów, no, ile byśmy mieli widzów tutaj, tak, żebyśmy mieli dużo widzów, to musimy zacząć mówić, zabiorą wam pieniądze, okradną was. Wszędzie jest spisek, prawda? Tak? Albo dziesięć no tak. rzeczy, pięć rzeczy, które musisz zrobić, żeby zostać biedakiem. Albo, Albo jutro tak? będzie krach. Jutro będzie krach. Albo wieloryb wypłynął na wody Bitcoina. Okej. Okay. Słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy za to, że jesteście. Cieszymy się z, każdego, z każdej osoby, która do nas zagląda. I cieszymy się z tego, że znowu jutro się zobaczymy. Wszystko na to wskazuje. Jutro o 8.45. Rafał, dziękuję Ci. Byłeś fantastyczny. Do zobaczenia.